Siemaneczko, widać mnie? Czy mnie nie widać? Z tej strony tuba iPhone X, ale nie XS. Czyli chciałbyś mieć najdroższego iPhone'a, ale nie masz, masz tego tańszego. To jakbyś chciał kupić Ferrari, a kupiłeś tylko Porsche. Rozpakowujemy. Co zawiera iPhone X? Zawiera folię, którą już ktoś zdarł. Numery seryjne, wszystko jest. Wersja 64, czyli dla biednych. Otwarło się. Co tutaj mamy? Wiecie, że ja nigdy w życiu nie miałem iPhone'a. I dalej nie mam, bo to nie jest mój. Tu jest jakaś makulatura, proszę ja ciebie. Co to jest? Po niemiecku? Nie. Po jakiemu to jest? Po rusku? Po niemiecku? Witaj, jest i po polsku. No witaj. Czyli to odłożymy. Aha. Aha. Oto sobie spożycie wideo, jeśli chcecie przeczytać. Z drugiej strony. Witam i o zdrowie pytam, tak? To jest tak zwany SIM card tool, czyli pin do wyjęcia SIMy. Jest to dobrze objaśnione tutaj. To jest propaganda. I oczywiście dwie naklejki, które możesz sobie nakleić na czoło albo na telewizor. No jest sam iPhone. Kładziemy go obok. Co mamy tutaj? A, ładnie to jest tutaj. Prezentacja jest, proszę ja ciebie, dość elegancka. Bo w androidowych telefonach to tak, wiecie, walną to do środka. Ale zobacz, te piny są krzywe. Widzisz? Do gniazdka. Nie są prościutkie, no ale to można się czepiać. Ale malutka ta podwóreczka. Jest jakiś napis na tej podwórce? Nie ma nic. Jest, ona jest taką... To nie jest folia, to jest taki papier. Tu jest coś. Made in China. No to tak myślałem. 1 amper, czyli wolne ładowanie. Najnowsze Huawei mają 40 amperów. Nie, voltów. Watów, a... No nieważne. To są te słuchawki przewodowe. O, jest ta przejściówka, której nie dają w najnowszym iPhone XS. Tego już nie dostaniesz w iPhone XS. Po prostu płacisz więcej, a dostajesz mniej. No to tak jakbyś kupił nowe Ferrari. I kabel oczywiście Lightning. Zasilający. Coś więcej dają? Jest tu jakiś numer? Nimo. I już więcej nic nie ma. Także bieda. No ale w Androidach też tak dają kabel. No co ci więcej tu mogą dać, nie? Gołej bawy ci nie dadzą. Dobra, wkładam to z powrotem. Tak mniej więcej tak było. I odłożę na bok. Teraz sam iPhone. O! Patrz, włączył się. Co, zdejmujemy folię? Dobra, zdejmujemy folię. Usłyszycie, czyli usłyszysz ten dźwięk zdejmowanej folii. Orgazm tak zwany, iPhone'owy. No i włączasz, jest ten tak zwany notch, swipe me to open. Gwiezdna szarość tak wygląda. Czyli kolor szary. Nie wiem, co ma wspólnego z gwiazdami. Wystaje aparat dość sporo, także trzeba mieć koniecznie pokrowiec, żeby nie porysować. Z tej strony mamy podgłaśnianie, SIM card tray, dwa głośniki, Lightning. W przyszłym roku ma być już USB typu C w najnowszych. To jest przycisk do blokowania, tak jak we wszystkich iPhone'ach. I podgłaśnianie, ściszenie. Więcej nic nie ma. Więcej jest niepotrzebne. No i swipe. I teraz sobie właściciel musi ustawić. Na koniec co mogę powiedzieć o telefonie, który został zaprojektowany w Stanach, a zrobiony w Chinach. Stabilizacja wideo. Bardzo dobra. Lepsza niż w Samsungu. Zdjęcia tylko w 4x3. Dla mnie to jest telefon wykluczony. 4x3 zdjęcia.
Ja nie mam telewizora 4x3, żeby sobie je pooglądać. Audio gorsze niż w S9. Nikt mi nie powie, że jest lepszy i po słuchawkach, i po głośnikach. Oczywiście płynność jest niesamowita. Żaden Android taki nie ma płynności, choćby nie wiem ile miał RAMu. Galaxy S9 też się potrafi przyciąć, jak robimy jakieś dwie aplikacje jednocześnie. Multitasking. Multitasking w tym telefonie dla mnie nie istnieje. Multitasking to jest w ten czas, jak mamy pół ekranu jedną aplikację, pół ekranu drugą aplikację, to jest w Androidach. To jest prawdziwy multitasking. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie ma ani w tym telefonie, ani w tym telefonie. Czego mi się ten stół rozłazi? Nie skręciłem go do końca. Wiecie, czego nie ma? To co jest w tym telefonie. Tego nie ma. Pamiętacie to jeszcze? Idę sobie i wymieniam baterię. Kiedy chcę i na jaką chcę. A tu nie mogę tego zrobić. No w sumie mogę, ale nie jest to takie proste. Jak tutaj. Rach, ciach, ciach. Powiem krótko. Kole! To ja piję z wódką.